zaproszenie mnie do tego projektu. Było dla mnie ogromną, wielką przyjemnością, także bez wahania natychmiast przyjęłam to zaproszenie. Mimo że kiedy usłyszałam, że są to zdjęcia do kalendarza, to się lekko przestraszyłam, bo mimo że oczywiście większość osób kojarzy mnie z energią i w ogóle, że jest kamera, to jednak sesje zdjęciowe bardzo mnie peszą, także musiałam dzisiaj parę rzeczy przepracować, ale cel jest szczytny i myślę, że zrobiliśmy dzisiaj piękną rzecz. Podglądałam również zdjęcia pozostałych pań. Także zapowiada się wspaniały kalendarz. No i teraz będziemy zachęcali wszystkich, żeby ten kalendarz potem kupowali, ponieważ każda złotówka będzie właśnie przeznaczona na Fundację Kwiat Kobiecości. Bardzo się cieszę, że dostałam tak cudowną wizytówkę, bo ja nie wiem, czy nazwałabym się kobietą sukcesu. Bardziej taką kobietą, która spełnia się wciąż i wciąż, bo to jeszcze kropki nie postawiłam. Ale taką moją chyba wskazówką, jak być tą właśnie szczęśliwą, radosną, pogodną, to jest podążanie rzeczywiście za swoimi marzeniami. Nie odpuszczam. Oczywiście czasami chciałabym, żeby to się szybciej wydarzyło, ale trzeba się nauczyć cierpliwości, słuchać siebie, bo my rzeczywiście jako kobiety często zapominamy o tym, że mamy tak silną intuicję, mamy to coś, co wszystko tak naprawdę, kiedy nawet mamy jakieś pytanie, to wystarczy, że zadamy je sobie i znamy tę odpowiedź. W Kwiatkowie od samego początku przypominamy panią, żeby się nauczyć takiego zdrowego egoizmu, bo bardzo często my, panie, szczególnie tu w naszym kochanym kraju, zapominamy o tym, że jednak powinniśmy bardziej o siebie zadbać. No, z tego, co wiem, te ostatnie badania, jak my dbamy o siebie, no nie są najbardziej korzystne. Także myślę, że nawet te działania tutaj, które tu dzięki temu kalendarzowi, dzięki rozmaitym spotkaniom, konferencjom, właśnie takie cały czas przypominajki, to się bardzo przydają. Ale przede wszystkim dbać o siebie, o to, co się czuje, otaczać się super ludźmi, takimi jakby według nas, my od razu to też intuicyjnie wyczuwamy. No i ten uśmiech naprawdę pomaga znieść wiele nieciekawych sytuacji. Jest nareszcie pytanie, jak podobała mi się sesja zdjęciowa? No więc tak, podobała mi się bardzo, bardzo. Szczególnie druga część tej sesji, kiedy już przestałam się usztywniać i wzięłam oddech. Zaczęłam oddychać przede wszystkim, bo ja kiedy widzę aparat, to zapominam o dosyć ważnej rzeczy, dosyć istotnej, bo inaczej rzeczywiście by nic z tego nie wyszło. Kreacja jest cudowna. Katarzyna Wysocka tutaj oczywiście w czerwień, no bo jak żeby inny kolor. No trochę wahaliśmy się nad rozcięciem tej sukni, ponieważ jako mężatka przyznaję, że dosyć długo nie nosiłam takiego dekoltu, ale w związku z tym niezwykłym kalendarzem postanowiłyśmy, że jednak pewne otwarcie tematu powinno nastąpić i nastąpiło. Sama oczywiście moment robienia zdjęć był bardzo przyjemny, ekipa bardzo tutaj liczna. Wjechały truskawki, no ale ja jestem z Milanówka, więc truskawki z Milanówka jak najbardziej były na miejscu. Także mam nadzieję, że będą efekty i będą to zdjęcia o czymś, nie tylko glamour, bo bardzo chciałyśmy, żeby te zdjęcia wszystkich pań, które uczestniczą w sesji, były bardzo eleganckie. Także myślę, że oprócz tej elegancji tam jest jeszcze to coś.